Oddaj blok, oddaję. Piotrowicz! Siema, ja u suchara. Latają mi rączki, bo ja nie jestem youtuberem. Zaraz wypierdalamy na konferencję. Prawda, mamo! To mi się podoba taki wstępniak. To pa, cięcie kurwa, tnij to. Jedziemy, mamy 10 minut obsuwy. Mam nadzieję, że się Malik nie wkurwi. Bardzo lubię, jak ktoś mówi, że nie jest youtuberem, po czym ma gadka absolutnie, jakby był youtuberem od lat i potrafi ogarniać vlogi, co nie? Ale nie, ja nie jestem youtuberem. Nie rozjebię z kałacha. Chujowo z tyłu jest jak coś. No co chujowo? Chujowo, no ja mam 1,80 m, co to dopiero jakiś większy. Jeszcze chudziutki jestem. No co ci nie pasuje? Nektarek, będę, tak. Nie mam miejsca, mało. To nie jest kurwa do wożenia pszenicy samochód. Mamy tą szyber, da. Widok nawet nie może się oprzeć. No sorry, miałem to do bagażnika na płasko położyć, a tam opona jeździ przybita. Wydaje się, że czy schód japszem trochę, japszem w chuj schód. Jak on ma walkę. Napierdziela treningi regularnie. Kurwa, no nie mam serca jej wyjebać. To bądź ciekawe, do Boga. Poproś może Umbana na Twitchu. Możesz poproś... Oho, czekajcie, bo Klaudio. Słucham. 15 złotych. Ale zrobiłem tego. Z wielkim żalem, nie, bo nie mogę pokazywać twarzy. Zjebałem, ale chciałbym się poprawić, tak? I prosić o unbana. Wiem, że to wiele. O mój proszę, Boże. Zaufaj, pipołisz. User. Klaudio. Za co ty masz bana? Za wiadomości. No dobra, za aski weź zajmij. Zajmijcie bana, za aski był ban. Ban please miało być. Może inna zadziała. Kurwa. To też trzeba opisać. Pierwszy raz widzę gościa. Mówię, wypadł tam, dalej, nie? Dobrze, Badarka. A potem mówię, mogę powiedzieć normalnie, wypierdalę. Mówię. Wyżej zobacz. Za 15 zł bana zdejmuję. To jest kurwa czat na Twitchu, już nie przesadzajmy, że tego. Wysłał donate'a, zastanowił się nad zachowaniem, jak będzie odwalać, to wyleci ponownie. 15 zł zmarnowane. No to co? No. Mówi może. No i to się podoba, ja też do mnie tak możesz mówić. A ten co Wysocki powiesz? Co byś tak ładnie ubrać? Nie, Wysocki wygląda jak milion na dolarów. Na konferencji trzeba dobrze wyglądać. Nie, no, prawda. Klasa. Jeszcze perfumy. Ty, a ja dobry adres wpisałem w ogóle? Chyba dobry. Ty, ale wyjebanie. Chodźcie, jak to wygląda. Nie, nie! Gościa, on się stresuje. Pierwszy sorry. Dzień w robocie, już go na niego krzyczy. Ale to nie idzie live'em żadnym. Nie, nie, nie. Czemu nie, mogą, nie pokazują? Nie mogą? Ludzie będą. Prawie w usta były. Prawie kojostwo. No, na drugi raz może się uda w usta. Zło, chłopaki ode mnie, weź się ograj wszystkich. Piękna miłość. To jest prawdziwa ekipa, to jest prawdziwa ekipa. Wszyscy członkowie się kochają, bez tutaj podziałów na płcie. I to jest piękne. Aki, nie wiem, zaraz zapytamy. Japczan, Polak, dobrze się przywitać. Ale bym pofikał kozły z diabełkiem. A w sumie dzisiaj będzie skok przez kozła na olimpiadzie. To trochę jakby grę na telefon reklamowali. Jak wam się dzisiaj podoba? Fajnie, profesjonalnie. Miły pan jest z ochrony. Tak. Ładnie wyglądam? Mam spocone plecy przez to, że mam skórzane fotele. Nie, u mnie jest gil. Coś na dalej. Bo tam za tobą masz wiatrak, wariacie. O, mordo. Nie dość, że tron, to jeszcze wiatrak. Mordo w ogóle. Malika zaczął już mordo, kurwa, ty gada co drugie słowo. Tam ma być kurwa, wiesz, petarda. Kurwa Nitro, jak mnie wyzywasz na streamie, masz przejebane. Po co wy wszyscy? Wą, siedzisz ale w garniturze. Ale teraz piszemy na fora i tak dalej. No to idźcie tam, ja idę tylko zdjęcie sobie zrobić, wy tam nie idziecie. No to idź to wpierdalaj, no. Sushi to padlina jebana. No wiem, że drogi. Ale kurwa, ze suchara jest jebana złotówa. On jest taki... On jest takim skąpcem strasznym. To nie jest zachowanie reżyserowane pod kamerę. To jest po prostu wyczuł pieniądz, co nie za darmo dają sushi, drogi catering i od razu chce biec. I catering, bo ich stać, kurwa, i są mili. Co przechodzę, to taka wiązanka w czymś kierunku. No próbowałem, nie, jest to, nie jestem taki. Nie dotyka mnie po plecach, jestem cały spocony, że się nie przybierałem. A ty dotykasz mnie, ja ciebie Polak, tak. Ja tam w tych światach od samego dnia. Ale ty masz dwie warty. Poczekaj, muszę sprawdzić. O kurwa, mać. Siema, też no name'ów was tam wysyłają. Kurwa, no nie wiem co. Cześć! Można fotę? Można, jasne.
A my też możemy. Co jest? Wysoki w chuj jestem, co? Kurwa, to ode mnie chłopaków tyle. No kurwa, to jest miło oglądałem. Tak? Bardzo mi miło. Cześć. Kurwa, jaki wielki jesteś. To jest widzowie! Będą vlogi? Dobra, nie chcę, przepraszam, nie będę oglądać, jak sobie Jabczan robi zdjęcie z ludźmi, mam PTSD. Kurwa, robienie zdjęć z ludźmi, o. Jabczan jeszcze jest w tej fazie, że się jara, że się cieszy, ale zajebiście, że sobie możemy robić zdjęcie. W sumie bym sobie porobił. Dajcie jakiś event. A za chuja nie wiedziałem, kim ja jestem. Za chuja. Ty grasz? Bo to jest kazerdzi, obstawiam. A, wydaje mi się, że... Tak. Moim skromnym zdaniem tak. Ty walczysz. Odjebał od kaski kompletnie. Ja nawet, ja serio, to nie wiem nawet kto walczy. Ja przed się dowiedziałam, że jest walka niskorosłych. Serio, nikt mi nic nie chce mówić, tylko ogłoszone osoby. Ja też jestem ogłoszony. Też chciałem z tą fotę na PGA kiedyś, ale właśnie poszedłeś dalej, bo wedzik nie można kurwa stawać na PGA. Gdzie, tam na PGA to jest jeden największy błąd, który robią tylko początkujący. Jeżeli zastrzymasz się, z widzem zrobisz fotę, jak gdzieś idziesz i wtedy jesteś otoczony przez 10 osób i już nie wyjdziesz i stoisz w miejscu przez jakieś 20-30 minut. Zatem to trzeba tam bardzo dobrze swoim czasem zarządzać. Nie, a jak to masz? Ja się wszystkich pytałam, kto to jest Jabczan, bo pod komentarzem w trailer wszędzie Jabczan, gdzie jest Jabczan, ja się jeszcze budą, to jest Jabczan. Marcelina, spoko było, pamiętam. Okej, dobra, już usłyszałam, ja o tobie słyszałam, kto to jest Jabczan. Okej, dobra, okej, sorry. Już nie chcę ze mną gadać, się dowiedziała, kto to jest. Nie, no nie zmieniajcie. Wyjmij go, no pierdol się. Nie, no poczekaj, dobra, nie bierz dokładnie, nie, suchar, przestań jeść. Co jest dobrego? Nie wiem, to mój czwarty talerzyk. No jest jaki dobry? To jest darmo. Pierdalam wszystko. Chcemy zażyć wszystko z Leksiem. To może szybkie 10 pytań. 10 pytań? Tak. Odpowiem na każde. Czemu się tak pocisz? Bo jestem grubą świnią. No tak, to jest prawda. Jak się czujesz przed dzisiejszą konferencją? Jestem głodny, ale przywieźli tylko sushi, więc nie zjem. Za to byłeś takim bykiem, że ochrony przy tobie wygląda jak zapałka. Nie będę tego. Nie mam pytań. Nie miałem 10. Potrzebujesz najmniej 200 sushi, a ja już jakbym sam 30. No to palisz. Nie no, coś niech je. No to jest smutne. No. Czemu? No je za nich wszystkich. Ja pytałem, by tu się najeść. Siema, pozdrawiam. Pozdrawiam. Chciałbym powiedzieć, że głosuj, kupujcie Gatlinka, nie? Kod Jabczan, polecam, dostaję z tego 25% do tego kupujcie. O, 25% z tego dostają. Właśnie, kurwa, zajebiście, że info daliście. Właśnie chciałem tutaj zrobić tego, że pewnie dostaję 2 czy złote lub złotówkę za refa. Tutaj 25% to sensowna kasa jest. Ile kosztuje na, czekajcie, High League, kup dostęp. 25 zł. Chodzi o to, że Holak dostaje 25%. A, czekaj, przesłucham. Kupujcie Gatlinka, nie? Kod Jabczan, polecam, dostaję z tego 25%. A, dostaję! Nie dostaję, że on, tylko dostaję. Wspierajcie mnie na przykład. Bo jego kasa z tej walki jest zależna, ile sprzeda reflinków. Jeżeli dobrze pamiętam ten model rozliczeniowy, to trochę inaczej to wygląda. W sensie, to tak, sprzedaż reflinków jest ważna, ale sprzedaż wszystkich reflinków, a nie tylko chyba osobistych. Płaskę do Warszawy. Dziękuję, kocham was, pozdrawiam. A teraz idę z wami robić zdjęcia. Wiem na pewno, że rekord reflinkowy jakikolwiek zrobił Wardęga. Tak, oto jestem, miniaturka. Jestem fanem Jabczana, moi drodzy, oglądałem jego streamy, tutaj normalnie bajerka była. Oglądałem na Watch Together z Zieziomanami. Wieczorkami żeśmy sobie oglądali i żeśmy się fajnie bawili. To było coś pięknego. Jakiego oglądałeś? Nie. Streamował. Ja nieraz odpalił na godzinę i mój tak. Głównie oglądałem Ksaja i przez Ksaja właśnie tam. Trzymasz kciuki za mnie? Chodź z bonusem? Tak. Naprawdę. Serio? Serio z bonusem? Z nim, właśnie. No co? Ale chcę uważać, polecamkę z czasem. Na trzy leksy wygrasz. Ale tak... Ja z serduchem za... Audio, spokojnie. Główką. A portfelem? Portfelem. Też. Też? Dobra. Też. No to już jest inna opinia. To moja woda. Nagraj to. To moja woda. Ty może słyszysz, ale to oglądam i non-stop gada, że w chuj dostaje z rifflingów i przy tym stawka z fejma to nic, to zajebiście. To bardzo dobrze. W sensie ja powiem tak, że jeżeli dostają oni dużo z refów, zawodnicy i do tego mają jakąś sensowną stawkę podstawową,
to wydaje mi się, że High League może naprawdę daleko zajść. Szczególnie, że ten ich setup jest dobry. Jest ich dobry setup, dodatkowo ma, właśnie będą płacić dużo zawodnikom. Jeżeli poprawią problemy techniczne, to w ogóle może być nieźle. Jak ją chcesz, to będziesz musiał ze mną tak walczyć na dwójce. No, widzisz, nawet Czaro, on jest połową ciebie, a on się nie boi ci ukraść wody. Ale Czarek zobaczył, że to mnie. Co mam przed chwilą? No. Czaro jest widzem. A ty też. A czy ja się liczę, że jestem widzem, jak byłem u ciebie wtedy ostatnio? Wtedy, czyli kiedy? Kurczę, no zauważyłeś, że jestem na czacie i nawet pisałem. Jest. Mam nadzieję, że pamiętasz. Pamiętam. Nichuja. Nie mam żadnego pojęcia, o czym mówić, naprawdę. Ale tak właśnie myślałem, dla mnie to był najważniejszy dzień w życiu, a dla ciebie to był zwykły wtorek. A jeszcze jakaś walka jest planowana? Co? Jeszcze jakaś walka jest planowana? Ja myślę, że na luzie coś tam jeszcze się wydarzy. Tylko, na razie jeszcze mam taki teraz. Dobierz się teraz stary przeciwnik. Równego gabarytu. Ty. No coś, idziemy. High League. Idziecie w tą walkę. Oddam wszystko za tą walkę. Ja. Możecie brać moją wypłatę i im podzielić. To jest Aki, walka. To jest twoja liga NFL. Ustawiamy walkę następną. Siema, tu Japczan, nagrywam jakiegoś peta, dotykam peta, ty. Co staw? Siema, dotykam jakiegoś totalnego kozaka, koksa, o Jezu. Co jest dalej? Rozkurwiamy swoich przeciwników. Ale chyba nie z Wujkiem Szymkiem, bo tak powiedziałeś. Nie. Ty byłeś w fejmie, nie? Tak. Cudowny vlog, taki vibe 2000, taki właśnie vibe takiego zwykłego, normalnego vloga. Bez miliona kamer, bez miliona pięknych kadrów, spowolnionego slow motion. Z muzyką, żeby się zastanowić nad swoim życiem, tylko normalny vlog, to dobrze. Jak, tak szczerze, jak oceniasz warunki? Bo ja na przykład nigdy nie walczyłem, to jest moja pierwsza walka. No tutaj mam korzystniejsze. Ale nie chodzi o kasę, chodzi mi ogólnie o otoczkę całą. Jest kombo, nie? Jest, nieźle. Jest super, na pewno fajnie to wygląda wizualnie, na żywo. Jesteś totalnym faworytem. No właśnie, wiem. Jest stresik z tego powodu? Jest presja bardziej niż stres. Presja, wy jesteś najlepszy na presję? Zapierdalać. Wtedy to wszystko mija, bo... Stary, 128 kg, że? A teraz? Teraz 113. No to kurczę, moje gratulacje. Jeszcze do walki super. Trochę zostało. Naprawdę duża motywacja, mi się to akurat podoba, że wiesz, no. Zrobiłem się człowieka. No tak, ja ogólnie do poprzedniej walki 20 kg zbijałem w 2 miesiące. Człowieku. Ale to z tymi wodami? Takie podobno wyczerpujące? Nie, normalnie samą dietą robiłem. No to i tak, treningami, to jest pojebane. No, było ciężko. Raz dziennie czy dwa razy trenujesz? Dwa. 11 treningów. Kurwa, powinienem się zapisać na jakąś walkę, żeby chodzić na treningi, a później się po prostu, nie wiem, złamać rękę i się wycofać. Schudłbym, nie musiałbym się bić, bo bym nie wziął ostatecznie uwagi, tego udziału i byłoby zajebiście. I wtedy ja czułem nie. Się... Zacznę. Dam radę? Ciężko. Ja późno zacząłem trenować, dlatego tak mocno zapierdzielam teraz. Odgryzę ucho jak Tyson. Zrobisz mi zaporę, ty. To ja będę wszystkich obrażał, a jak coś to kurwa robię tak. No tak co, jest. Kurwa co. Okej, może tak być? Śmiało. Może bym trenował z Scotty i zawalczył? Nie. Z Twitcha, z YouTube'a, nie wiem gdzie to będzie. Twitch, a to będzie na YouTube, ale Twitchu głównie. Tak. No siema, Szoberek. Twitcha, YouTube'a, pozdrawiamy Facebooki, pozdrawiamy naszą klasę. No a ile jest popa? Ile jest popa? Tak, ale nie walę, bo ja jestem wiele. Ale tak na pół siły. Na pół siły. No, czekaj, zrobisz to dla widzów. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Biedny kurwa, słucha. Za High League stoi szef ruskiego ACA, co ma już bana na USA i Polskę, więc High League jest dobrym miejscem na przepływ kasy. O. Pół siły, on lubi to. Lubi ten sport. Tak, on lubi. Ale to jest jakiś taki ten... On nie, jest wyśmiał. On tego stuje śmiał. Ale to jest perwers taki, tak? Że on lubi przyjmować ciosy. Nie, kurwa. Jest miał. Ale dawaj, nie przedłużamy. Tylko czekaj, bo to stój jest, kurwa. Jego lubi wyjebać. Polski kiedyś był fajny, zabawny, teraz się zrobił jakiś taki, że taki jakiś agresywny, no właśnie. Tak zauważyłem na wywiadach, nie taki zapewny siebie, też jego wyjście z tego, z fejmu, to też było takie dosyć specyficzne, tam brał winta mało, że nie. Jakby poczuł się, że jest taką gwiazdą, że on pociągnął jakby fejm, nie? Gdyby nie on, to by nie było. Szacun dla montażysty za wrzucenie napisów. Takiego, nie życzę powodzenia. Dzięki. Mam, wiesz co, bo brodę posmarowałem olejkiem. A, to nie. I jest tak... O kurwa, ale wymówka, żeby dłoni nie uścisnąć. O kurwa, Sylwek. Jaka wymówka, brodę posmarowałem olejkiem. Lepi mi się ręka. Nie, kurwa, nie. Piąta, nie mi się lepił, już wtedy byście się lepił. Możemy, o tak. Jak ze starym. Jak ze starym, kurde. To nie, że te stacje się ci ogoliłem, wiesz, byłem u fryzjera, żeby nie wyglądać, wiesz, jak stary, a ty tak, wiesz, nie.
wprowadzasz do starego. No, chodzi mi o to, że taki pionier twitchowy. No to taki wujas. Wujas. Taki wujas Izak. Ja już taki wujas na weselu, już nadchodzi. Pierdolaś. Izak, ja słyszałem, że ze mną chcesz walczyć. Kurwa, właśnie marzę o tym starym. Po to zacząłem tu ligi MMA, żeby się z tobą się zmierzyć w oktagonie. Jakbym miał z kimś walczyć, to właśnie z Meduzą. Nienawidzisz go. Oj, strasznie. Ale mamy taki konflikt, słuchaj, że... Zremisowaliśmy na AWP, rozumiesz? No, ty taki dobry jesteś, dlatego trzeba zrobić dogrywkę w oktagonie po prostu. No właśnie, on chce o dogrywkę w oktagonie. On tak dobrze chce, tak, że z tyłu zremisował. On nie żyje, on oczywiście Izak stoi przy drzwiach. On się wyrobił to. No ja grałem kilka lat, ale już teraz byśmy z połowy to zero. Czyli umówieni jesteśmy na mecz, ja, ty, Holak, no i jeszcze. No i Meduza jeszcze, rozumiem. Mnie nie zaprosi, a przed chwilą taki kolega, bo Meduzę też, oczywiście. To jeszcze jednego nam się brakowało. No to już od Izaka godzin. O, zaprosić Piotra. To jest Holak, to jest Izak, teraz już się znacie. Ja słyszałem wczoraj, że on gra w CSR. Słuchaj, no słyszałem odpowiedź. Źle się poczułem. Czemu? No bo nie znałem cię wcześniej, więc po prostu. Czemu? Ale pytam, jak ja tam zagrał, to ja się tam zagrałem. A to tak zabrzmiało. Ciężko, no, ciężko. Ale no chyba, że z Jawczanem przyjdziesz. No, ale... no powiesz, no bo nie znałem wcześniej po prostu. Ja siedzę cały czas, czekam, wygram, wiesz, gram. Jaki jest zawiedziony, dlaczego on jest aż taki zawiedziony, że Izak nie kojarzy? Przecież Izak tylko włącza komputer, włącza grę, odpala, zacznie streamować, czasem włączy czas, czat, czasem go nie włączy i tyle on ma wspólnego teraz z Twitchem już. On już niech śledzi. A ty Piotrek, Team Meduza czy nie? Ja oczywiście. No. A Team Jawczan? No. Oczywiście. No jak wiesz, swoich czynne to... A Team Rataj? To? Team Rataj? Nie. A kurwa, podchwytliwe pytanie zadałem, nie złapał się. Przygotowany. No ja wiem, w czym teamie jestem przecież, więc wiesz. Chodź młody Izaka do... Czekaj, co chlebek wysyła z Izakiem? Co Izak znowu zrobi? Cześć, Holak, jak się ze mną przywitał, to powiedział mi... A to jest cześć, to oglądaliśmy to, widzieliśmy to. To jak kurwa znowu Celpa! Nie wiem, że dubię, kurwa, przecież. O, dubię. I raz skrapleciała po konfrontacji. Ej! Dubier znowu ma tę koszulę? On jakbym też miał tę koszulę na tego, na roście Freeza. Albo bardzo podobna. Nie leciała i wytrwałem całkiem długo. No dobrze, dobrze. Ile? 20 sekund był? Chyba tak, no. Ale to w hotelu, wiesz, kurde. W hotelu się nadal. No, może to jakieś inne zapasy były. I na fejmie? No i co? No i nic! Tylko po prostu zdziwiony byłem. Tyle. Nie mówię, że brzydka koszula. Ja pierdolę. Ale to jest w sumie fivehead, żeby znaleźć jakiś jeden ciuch, który się najbardziej lubi i minimalistycznie po prostu ubierać zawsze to samo, bo wtedy się nie zastanawiasz, co się musisz ubrać. Kurwa. Co? Zgodniałem. No jak co chwilę. Kurwa, żozy. A mi się kazali elegancko ubrać. No mi też. Tylko zjebali mnie przy tym. Nakrzyczeli? A masz czapkę SSG. Ty gdzie mój chihuahua, kurwa, ja bez niego nie chodzę, ty. Z pieskiem chodzisz. A jak? Jakub! Jobczon! Jobczon! Jest Jon, kurwa, nasza gwiazda! O proszę, no i rozumiem, że to dla naszej publiczności. Tak, tak. Wkrótce dostanę żelki, mi się mali się. Osoby, które złapią. To częstujcie się w takim razie! Złapałem! On zawsze tak robi Pawłowski. Malik nie ma nawet udziału w Wychajligu, on jest tylko twarzą. O, to ciekawe. Open. I częstujcie się, żeby przypomnieć o naszych sponsorach, więc nie zapominamy, że... Można potem. Mam prośbę. Jaką? Ci widzowie, co stoją od tego. Ale mamy kontent. A, w ogóle mamy grubego. Prezent grubego. Bez Max. No, po lub. Nic w tym nie ma? Nie ma, no przecież my... No dobra. Zrobimy widzę pranka na Jawczanie, dam to losowej osobie, a nie jemu, ale dymy. W szkole? Nie ma. Bez cukru. Kurwa, ziomek. Tybiński ziomek. To by się spodziewał. Nie ma problemu, mam. Bardzo dziękuję. Dobra, to co? Lecim teraz reakcja i? Reakcja i, że dałem mnie Jawczanowi? Siemanko. To tylko takie podejrzenia, że żona dziewczyna ma u Malika ma udział, ale niepotwierdzone. Rozdałem kole waszą. Co wy myślicie? Dobrze. Nie dałem jej Jawczanowi. Raz byłem na festiwalu. Nie na festiwalu, tylko to był Kraków Live Festival.
i mieliśmy iść na koncert Post Malona i podeszli do nas widzowie i mieli kubki plastikowe i mieli jakieś picie tam i też chcieli nam dać jeden ten kubek, ale w sumie się trochę zlękłem, bo tak trochę nie wyglądali na zbyt kurwa po naszej stronie rzeczywistości. Zatem raczej wątpię, żeby to był wesoły kubek z normalnym piciu. Nie, to jakie było? Przecież kupiłem specjalnie. Czekam. Musicie w takim razie podejść, ja wam powiem kto to i powiedzieć, że ta kola została zabrana. Dobra. Nie no, przepraszam. Zrobiłem to dla mojego zdrowia, żeby nic mi się nie stało. Musiałem wymyśleć kontent. A to był prank na was. Przepraszam mocno. Jaka była twoja pierwsza myśl w głowie, gdy otrzymałeś propozycję walki z legendarnym łazarskim gladiatorem? Pierwsza moja myśl... Szczerze, że dostałem jakąś szmatę do rozjebania. Co jest? Czemu? Dawaj ci internet! No kurwa, w takim momencie! Japczan za grubego pancza zajebał. Mamy to. No obudź się, pomachaj. Spocił się w chuj, a mówisz, że się nie spocił. Dzięki za dzisiaj. Jaki zestresowany. Spoko, vlogasek. Nawet łapę zostawię.